Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Vinci, a to jest mój nowy, kolejny poradnik origami. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić takiego kurczaczka trzymającego pisankę. Czyli prawdziwe jajko, bądź nieprawdziwe. I oczywiście normalnie można postawić. I się wszystko elegancko trzyma. Zapraszam na poradnik. Do zrobienia takiej podstawki na jajko w kształcie kurczaka będziemy potrzebowali kwadratowej kartki papieru. Żeby mieściło się tam takie standardowe jajko, potrzebujemy kwadratowej kartki o boku 12 cm. I oczywiście może być dwukolorowa, ale nie musi. Jeżeli mamy kartkę dwukolorową, to odwracamy kolorem białym do góry i składamy naszą kartkę wzdłuż jednej przekątnej, czyli przykładamy prawy dolny wierzchołek do lewego górnego. A następnie, nie odginając, przykładamy ten wierzchołek do tego wierzchołka. I trzymając kartkę w taki oto sposób, musimy zrobić coś takiego, tak jakbyśmy chcieli przyłożyć tą krawędź do tej krawędzi, ale nie zaginamy tego, tylko przykładamy sobie właśnie w taki oto sposób i interesuje nas punkt, w którym tutaj się to zagięcie utworzy, czyli spotka z tą krawędzią, czyli zaginamy tylko tutaj na dole. Tu dalej nas nie interesuje. No i teraz mamy tutaj taki punkcik, ustawiamy kartkę w ten sposób i musimy ten wierzchołek zagiąć w taki oto sposób, aby zgięcie, które się utworzy, zaczynało się właśnie w tym punkcie, gdzie ta linia łączy się z tą krawędzią. Czyli w taki oto sposób sobie musimy to zagiąć. Następnie rozginamy kartkę i powinniśmy mieć takie oto zgięcie. Teraz wzmacniamy przekątne w taki oto sposób i ta linia, która jest na środku, ma być w ten oto sposób wgięta. Tak, aby nam się to zagięło. I teraz ten oraz ten element odginamy na jedną z stron. I zaginamy na środku. Następnie odginamy to z powrotem. Nasza kartka wygląda w ten sposób. I teraz tutaj, gdzie są te paseczki, musimy ten wierzchołek odgiąć do góry, tak aby zgięcie, które nam powstanie, było pomiędzy tym a tym punktem. Czyli tak to będzie wyglądało. Teraz tutaj na górze musimy ten wierzchołek przyłożyć po prostu do tego punktu. I najlepiej go nie zaginać po całości, tylko na środku troszkę tak zagiąć i trzymać, żeby to się nie rozwaliło. Teraz z powrotem zaginamy tak jak było, czyli w ten oto sposób. I teraz te oto elementy, to będą nogi naszego kurczaka, musimy odgiąć tak jakby w drugą stronę, pozostawiając tu na oko mniej więcej gdzieś tyle wolnego miejsca. Nie odginamy całość, tylko pozostawiamy tutaj taki paseczek. Tak to wygląda. No i z drugim robimy tak samo po drugiej stronie, czyli tak oto zaginamy. Tak to wygląda. Teraz tutaj przy nogach robimy coś takiego, że tą tutaj malutką krawędź przykładamy do tej linii zgięcia. Czyli w
praktyce wygląda to w taki oto sposób. I z drugiej strony robimy tak samo, czyli ta krawędź do tej tutaj linii w środku. I tak to wygląda. Odwracamy teraz w taki sposób. Tutaj trzymamy na środku i musimy do środka zagiąć około takiej szerokości paseczek, czyli w taki oto sposób zaginamy do środka. To jest po to, aby kurczak stabilniej stał. Z drugą nogą robimy dokładnie tak samo, takiej samej szerokości paseczek. Oczywiście na oko. I teraz tutaj zrobimy dziubek, tutaj gdzie jest to nie do końca zagięte. Po prostu musimy ten wierzchołek wywinąć do góry w taki oto sposób. I zagiąć mniej więcej w ten oto sposób. Teraz wkładamy tutaj do środka palec i będziemy po prostu wypychać naszego kurczaka w taki oto sposób, aby był taki okrągły, żeby dało się do niego wsadzić jajko. Czyli w środku wygląda mniej więcej tak, a z zewnątrz tak jak widzicie. No i w zależności od tego, jakie duże jajko mamy, będziemy potrzebowali ten otwór mniejszy bądź większy. Jeżeli ustawimy tak, powinien być taki, powiedzmy, uniwersalny. Teraz bierzemy sobie jajko i jak widzicie, normalnie wchodzi nam do naszego kurczaczka trzymadełka. I to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego poradnika.